Cześć, witajcie, ja jestem Staraksi i rozpoczynamy trzeci odcinek siódmego sezonu. No toż, nie odbiera. Dzwonię do niej, ona nie odbiera, no ale dobra, mówi, że trudno. Obiecałem, że dzisiaj będą co odcinki, to będą co odcinki. Mam nadzieję, że tylko co później wyrobię się z gitacyna, Krzysztof wyrobię, to jeszcze będzie roll wideo na temat Jagged Stone'a. Tego fajnego Stone'a, nie tego Stone'a, którego mamy w The Gusty of Frankstone. Bo co bądź, rozpoczynamy trzeci odcinek siódmego sezonu. Swoją drogą, ten moment, gdy ja stwierdziłam, że postać z Miraculouma jest fajniejsza niż postać z jakiejś innej gry z innego uniwersum. To jest tylko i wyłącznie pokazanie tego, jak The Gastic of Frankstone jest złą grą. Rozpoczynamy kolejny odcinek, trzeci odcinek siódmego sezonu. Jak mówiłam, w poprzednim odcinku Wings się przyniosł do przeszłości i w tym odcinku dowiemy się czegoś więcej na temat Kalsar i Biraphiliusa. Już będę o tym mówić, bo na twórcy to bezstronnie zaspoilerowali w poprzednim odcinku. No ale dobra, rozpoczynamy trzeci odcinek siódmego sezonu. Zagadkę kopołków, Wings i Roxy cofają się w czasie dzięki kamieniom pamięci. Wings i Roxy. Rozumiecie? Nie Wings. Wings i Roxy, bo oczywiście Roxy nie jest częścią Wings, bo Roxy nie może być Wings, bo wyjebane na Roxy. Ten odcinek trochę pierdziele i chyba to jest najgorszy odcinek tego sezonu. Nie żeby coś, ten odcinek oczywiście też ma swoje zalety, też ma swoje plusy. Ale w postaci Karsary i Brafilusa, bo fajnie, że tego się dowiemy na ich temat, że poznamy ich przeszłość, to jest akurat na plus. Ale to, co już nie jest na plus, to co oni zrobią z Roxy w tym odcinku. Ku ich zaskoczeniu w Alfei z przeszłości, czarodziejki i magiczne zwierzęta mieszkają razem. Niestety nie w harmonii. Podczas wyprawy Wings poznają młodą Faragondę i postanawiają pomóc jej odnaleźć kopołka. Butterflix. No co, jak już nam bezstronnie twórcy zaspoilerowali ten odcinek, to Butterflix to jest nowa transformacja. I Butterflix to jest transformacja, która jest dosłownie symboliką zwierząt. To jest transformacja zwierzęca, w tym sensie taka być pozytywna transformacja, że one nie zostaną zamienione w jakieś dziwne stwory, jak to w przypadku Karsary jest, tylko one faktycznie będą miały taką pozytywną transformację. Która jest symbolem zwierzęcym. I wiecie, do kogo by najlepiej pasowała ta transformacja? No do Roxy, bo jest czarodziejką zwierząt i o tym sobie jeszcze porozmawiamy w tym odcinku i ten odcinek dostanie opierdziel. Za jeden pewny moment w tym odcinku będzie opierdziel dla tego odcinka. Bo nie zrobię coś. Ja nie twierdzę, że to jest najgorszy zły odcinek. Bo ten odcinek ma swoje plusy. To nie jest tak, że ja ten odcinek stwierdzam już od razu, że ten odcinek jest najgorszy, zły, bo trzeba potraktować Roxy'ego jak się da, co nie? Ale to nie zmienia faktu, że będzie tutaj... No właśnie tak potraktuję Roxy, to będzie moment, który ja opierdzielę w tym odcinku. Przy okazji to, jak mowa o Roxy, to mam nadzieję, że być może Roxy się tutaj odezwie do mnie w komentarzach. Roxy, co sądzisz o ty, jak zostałaś potraktowana w tym odcinku? Skąd ja poznam twoją opinię na ten temat? No to jest chyba raz, co się mogę spodziewać, jaką będziesz miała opinię. No już! Roxy dosłownie, kurde, czasami wbija mi pod kanał i komentuje moje filmy. Ja tutaj ją będę bronić. Zmów się! Nie było tak źle. To była katastrofa. Ale bardzo wam dziękuję. Przepraszam, jeszcze się nie przedstawiłam. Jestem Faragonda. W ogóle to nie tylko Roxy, Waltor też zawitał na mój kanał. Jak tam obserwuję sobie to niektóre komentarze, to niektóre komentarze dostaję od Waltora. Więc z Roxy i Waltor, ja czekam tylko na to, gdy Blue do mnie przyjdzie. Bo Blue, Stella, Muza, kiedy inne Wings do mnie przyjdą? Już mam Roxy i Waltora na kanale, no to czekam na kolejne osoby z Wings. O, wszystkie wiemy, kim
Grudze nie mam ogrona na kanale, no Waltora mogę znieść, nie? Waltor jest okej, ale Grudze bym ogron tutaj nie zawitał. Masz niesamowite umiejętności. Kopołki rzadko z kim się związują. Ale mój kopołek uciekł. Haragondo, pomożemy ci go znaleźć. Roxy ślicznie wygląda z tej stylówce. Jejku, naprawdę? Zaraz się zacznie test z mył... Właśnie ten moment w tym momencie miał miejsce. W tym odcinku ten moment. Ta morfosymbiozy. Lepiej się pośpiesz. O nie! Gryzroda to jest w końcu test ucennica. Tyle za taka bardzo pilna. Czy... faktycznie jest jedną z nauczycielek. Bo w takim razie wychodzi na to, że Gryzelda jest starsza od Faragondy. Szybko przygotować! A nie, dobra, Gryzelda... Okej, Gryzelda jest uczennicą. Proszę o zamknięcie drzwi! A Wizgis jest nauczycielem, no czyli czyli Wizgis jest chyba najstarszy w takim razie w Alfei. Bo on już teraz nawet jest nauczycielem. Za chwilę zaczynamy sprawdzian! To Wizgis wygląda dokładnie tak samo! Wygląda, wychodzi, a to jest tak jakby ten Wizgis jest chyba dosyć nieśmiertelny, skoro on bez przerwy tak samo wygląda. Kluczem do metamorfosymbiozy jest skupienie! Spójrzcie, jak się zmieniam w majestatycznego orła jednorogiego! No w sumie ten Wizgis to jest taki Doppler, co nie? Chyba on jest takim Dopplerem. Jestem powolna jak ślimak. Faragondo, słyszałem, jak mówiłaś, że chcesz kiedyś zostać dyrektorką Alfei. Sarah miała takie plany? Nawet w takim wieku, no to wspomina się Astora z Regal Akademii. Dlatego z taką różnicą, że w przeciwieństwie do Astori, Faragondo faktycznie jest spoko, faktycznie nie jest wredną zmiją jak Astora. Widzisz, Astora, można marzyć o tym, żeby być dyrektorką w twoim wieku i również można nie być zmiją. Da się nie być zmiją, mając takie marzenie Astoria. Wiecie co, trochę kusi jednak, żeby to Regal Akademii skomentować, tylko kurde, problem jest taki, że... połowa odcinków nie jest po polsku dostępna. Przynajmniej ja tej połowy odcinków nie mogę znaleźć. Byłam w stanie te odcinki znaleźć po angielsku, na jakiejś tam stronie, teraz kurde tak komentować z Regal Akademii na przemian z polskim i z angielskim dubbingiem nie, kurde trochę kusi, mimo wszystko, żeby omówić postać Astorii chociażby, no i też Ling jest super. To jest akurat taka jedyna większa zaleta Regal Akademii. Ale jak ja pomyślę o tym, jak się głupo będzie zachowywać Rose, Travis, Hulk, to... no to kurde właśnie, nie wiem co to komentować, nie... muszę to jeszcze przemyśleć. Najpierw to by się wstało znaleźć wszystkie odcinki z Polski dubbingiem. Ja tego na razie nie jestem w stanie zrobić. Jeśli wciąż tego pragniesz, musisz być szybka! Ciach! Jak błyskawica! Szybko wiedz do klasy! Szybko się uczyć! Ciach! Przepraszam! A gdzie jest twoje magiczne zwierzę? Jej kopołek uciekł! W dodatku przez nią uciekła też moja jaskrętka. Musisz się wreszcie pozbierać, młoda damo. Bądź taka jak Kalszara. Pokaż im, moja droga. Na Kalszara. W ogóle to jestem ciekawa, jak się Wizgis suje. No co dobra, oni jeszcze nie wiedzą o tym, że Kalszara robi to, co robi, nie? Ale... właśnie... w sumie już nie pamiętam, jaka będzie reakcja Wizgisa na to, co obecnie będzie później robiła Kalszara. Co w ogóle będzie takowa reakcja? No bo teraz on to tak podziwia? No, w obecnych czasach to Kalszara jest dosłownie zagrożeniem dla nich. Ale to jest potwierdzenie tego, co mówiłem, że Kalszara faktycznie jest czarodziejką i ona też jest starą czarodziejką. To już trochę ona lat też ma na karku, ma tak samo Brafilius, no tyle, że... Karsara jest jedyną rodziną Brafidusa, więc to, że on jest jaki jest, to można zrozumieć, no bo Karsara to jest jego jedna rodzina. Nie wiadomo, co się stało z ich rodzicami. Ty
znajoma. No, to jest Kalsara. Jest 100 lat wcześniej była w stanie się zamieniać w coś takiego. Więc oczywiście muszą teraz stwarzać pozory. No, i to był właśnie doskonały przykład metamorfosymbiozy. Ciach! Kalsaro, otrzymujesz z egzaminu 6 z plusem. Możesz już iść, moja droga. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ty też idź, młoda damo. Ha? Wyjdź z mojej lekcji i nie wracaj, póki nie znajdziesz kopołka. Co? Słyszałaś mnie? Wizgis był bardziej wredny w przeszłości. Dobrze, że w tych teraz niezłych czasach stał się trochę bardziej miły. No to Fargoda już w tym momencie... Znaczy Fargoda, Kalsara, przepraszam. Kalsara już w tym momencie jest zła. No i teraz przy okazji Kalsara i Fargoda się znają. One się znają. Kalsara to jest kolejny złotyca, którego Fargoda zna. Znowu wszystkich zawiodłam. Dyrektorka Mawila wiedziała? I one też tutaj mają o wiele głębszą rację, no bo jakby nie patrzeć, no tutaj one... Gadają ze sobą. Znają się bardziej. Co robić? Bo ma swoją księgę. To jest genialny pomysł. Co jest genialnym pomysłem? No, oczywiście pożyczenie tej księgi. Księga zawiera sekrety każdego gatunku czarodziejskich zwierząt. Nie, pozycenie. Ty przez pozycyć masz na myśli ukraść. Ołków też. Mogłabyś odzyskać szacunek w szkole. Ona będzie chciała ją zmanipulować. A niestety, Fargoda... Ona się da zmanipulować, no ale co można ją winić? Witam, proszę wejść. O, i teraz właśnie, jak teraz mówię o Fargodzie, no to zwróćcie na to, co w tym momencie Fargoda robi. Fargoda w tym momencie, ona pomaga Kalsarze, która jest zła. Ale dlaczego to robi? No dlatego, bo chce odzyskać szacunek w szkole. I mówimy tutaj o Fargodzie, która jest jeszcze młoda, która jest jeszcze nastolatką. I teraz mamy z kolei w teraźniejszości już starszą Faragondę, no która jest jedną z najbardziej istotnych czarodziejek, jest faktycznie dobrą osobą. Więc to wcale nie jest tak, że jak nastolatka jest zła, to później już będzie zła do samego końca i się nie może zmienić na lepsze. No, to wcale nie jest tak i Winston tutaj dobrze pokazuje w tym momencie. A jeśli chodzi o Kalsarę, to oni chcą nam przedstawić psychozę, oni chcą nam przedstawić taką psychopatkę, która jest psychopatką od urodzenia. Nie ma mnie teraz w gabinecie, ale jeśli zostawisz wiadomość u mojej pelimuszki, odezwę się do ciebie. Zaczekaj i mów. W sumie to nic ważnego. Może przyjdę później. No tylko ten... No to jest trochę dziwne, że one tak faktycznie żyją z tymi zwierzętami do tego stopnia, że nawet ta dyrektorka ma tutaj taki las w tym swoim gabinecie. No i teraz ma zwierzęta, które chronią ten gabinet. No i w tym momencie na przykład Fargoda zaatakowała te zwierzęta, no i wiecie, no i ktoś by teraz mógł mówić, że ale to Fargoda zła jest, no była nastolatką, zrobiła coś teraz złego, ale była nastolatką. A teraz, w teraz nic o to Fargoda jest faktycznie dobrą osobą. I to jest coś, czego twórcy Miraculuma nie rozumieją. To, że nastolatka robi złe rzeczy, nie oznacza, że jest złą osobą. Jest po prostu zagubiona. Nie myśli, nie zdaje sobie do końca sprawy z tego też, że to co robi może być złe, a jak sobie zdaje z tego sprawę, to jest przepełniona na przykład nienawiścią, chęcią zemsty. I takie to trzeba pomóc, zanim będzie za późno. Test z metamorfosymbiozy? 6! Oferma nie stchórzy, moc potęgi znajdzie się w naszych rękach. No, mała oferma, Kalsara naprawdę jest zła.
cóż, nie da się ukryć. Ja jestem najlepsza. Ona ma naprawdę bardzo wysokie ego, no ale właśnie ona ma dosłownie cechę, które są dowodem na to, że ona jest psychopatką, bo ona się dosłownie zachowuje jak psychopatka. Właśnie psychopatki takie są. Tutaj Wings, wiecie, wydaje się, że Wings w tym sezonie chcieli nam przedstawić, jak się zachowuje taka faktycznie psychopatka. I oni to faktycznie byli w stanie to zrobić dobrze. Garstara jest faktycznie takim dobrym składem. Takiej psychopatki właśnie. Kalszara! A Rafilius z kolei jest za tym z nami na razie, dlatego ponieważ on kocha Kalszarę i on chce ją wesprzeć. Faragondo! Moja przyjaciółka! O, ale teraz ona jest do tego stopnia zła, że psy Rafiliusze nazywa ją ofermą. A w momencie, gdy rozmowa z Faragondo, to nazywa ją swoją przyjaciółką. To jest tak dwulicowa i zła osoba. No, Kalszara naprawdę jest modła, okropna. Zobacz, zdobyłam! Teraz mogę... I Kalszary nic nie tłumaczy, okej? Okay? To nie jest jak w przypadku... To nie jest to samo jak w przypadku Chloe z Miraculum, że no Chloe ma złą rodzinę i stąd jej zachowanie, albo w przypadku Lailee, że matka ma ją w dupie, totalnie ją ignoruje. To jest inna sytuacja. Kalszara jest do bólu zła, no ale wiecie, no gdybym zrobił ankietę pod tytułem, która postać jest najbardziej zła, to Kalszara czy Laila, to oczywiście wszyscy by głosowali na Lailę. Co ona jest gorsza? Się dowiedzieć, jak to wszystko naprawić. Oh, jestem z ciebie bardzo dumna. To się nazywa Owocowa Dolina. Wygląda na to, że znajdziesz tam niejednego kopołka. Czekaj, muszę odłożyć księgę w gabinecie Mavii. Nie, nie musisz. Ale mówię tylko, że ja sama ją zwrócę. Ech. Jest manipulantką, to jest kolejna cecha, która jest wspólna z byciem psychopatką. Psychopatki to właśnie są takie manipulantki. Zaufaj mi. Dobrze, dzięki. O i właśnie, przez to, że w tym momencie Faragondo jej zaufała, no to jest jeden z największych błędów, który ona popełniła. Bo właśnie przez tą decyzję Faragondy, Kalszara będzie w stanie mieć dostęp do mocy, która zamieniła właśnie w to zwierzę, którym ona jest obecnie. A to zwierzę, no będzie takim półzwierzęciem i my się właśnie teraz dowiemy, jak do tego doszło. Właśnie ona tutaj specjalnie zaczęła się uczyć tej szkole, żeby mieć dostęp do magii. I tak wszystkich była w stanie zmanipulować, że naprawdę tutaj oni uwierzyli w jej dobrej intencji, nie? Że ona jest dobrą uczennicą, która to tyle dobrego zrobi dla świata. No, wcale tak nie będzie. Pierwszym krokiem do zdobycia mocy potęgi jest znalezienie naturalnego źródła dzikiej mocy. Strażnicy przyrody, niechaj mi zawierzą i otworzą wejście do komnaty czarodziejskich zwierząt. Musimy jak najszybciej znaleźć Faragondę. Kalszara może wpakować ją w kłopoty. No. Wings, to jest przeszłość i wy tego nie powstrzymacie. Widzę ją! Pani dyrektor, to znaczy Faragonda, co słychać? No właśnie, Wings, nie dacie rady powstrzymać przeszłość. Poza tym, no gdyby one to powstrzymały, to by się coś gorszego mogło stać. Więc w sumie to dobrze, że nie będą w stanie tego powstrzymać, no bo to jest przeszłość. Mogłoby się coś nawet gorszego stać, gdyby tego nie powstrzymały. Znaczy powstrzymały. Już wiem, jak znaleźć mojego kopułka. Muszę iść do Owocowej Doliny. Świetnie, ale skąd masz tę wiadomość? Dzika magio, teraz należysz do mnie. No i właśnie ta dzika magia zamieni ją w to półzwierzę, którym jest obecnie. Thank you.
No, mamy Karsarę w tym momencie taką, jaką jest. Kopałki! Teraz już wszystko o nich wiem! Kto by pomyślał, że te brudne małe szkodniki posiadają klucz do mocy potęgi czarodziejskich zwierząt! No to jest przesłość, więc no nic nie mogę tego powstrzymać. To się już działo w teraźniejszości. Karsara była taka właśnie i ona tego nie mogła powstrzymać w przesłości. Ja tylko teraz pytanie, jak to wszystko wyglądało bez Wings, no bo to wszystko miało miejsce, ale jak to wyglądało bez Wings, znaczy jak to wszystko wyglądało bez interakcji Faragondy z Wings, no bo teraz Faragonda ma tą swoją interakcję z Wings i jak to wszystko właśnie przebiegało bez nich? No niestety, Faragonda. Co zrobiłaś? Dobre pytanie. Moja pelimuszka nagrała twój głos podczas odwiedzin w moim gabinecie. Możesz mi powiedzieć, moja droga, dlaczego znalazłam księgę przyrody na biurku w twoim pokoju? Oczywiście teraz na nią będzie zwalona cała wina. Przepraszam, pani dyrektor. Pożyczyłam ją z pani gabinetu bez pytania. Ale Kalszara obiecała mi, że ją odłoży. Więc teraz twierdzisz, że to wszystko jest winą Kalszary? Oczywiście, że Kalszara w tej Alfei ma reputację złotej, kochanej, najlepszej uczennicy, o której nie można niczego powiedzieć. Oczywiście, pewnie. No, a później mamy takie spadki jak tutaj. Patrzcie, ten ptak! No, to twoja kochana Kalszarka. W tego samego ptaka Kalszara zmieniła się na lekcji Wizgiza. Pani dyrektor, to nie przypadek, że Kalszara odlatuje po przeczytaniu pani księgi. I w takim chaosie. Faragonto, chodź ze mną, pomożesz mi zaprowadzić porządek w świecie czarodziejskich zwierząt. Mam przynajmniej tyle dobrego, że jak zobaczyła tego ptaka, to od razu, no, dotarło do niej tylko, że tak, to Kalszara jest winna. Były gorsze spadki, które ciężej było przekonać, dlatego że słuchaj, może jednak ta twoja kochana najlepsza uczennica wcale nie jest taka święta. Przyjaźnimy się z nią. Też chcemy wam pomóc. Proszę bardzo, ale gdzie powinnyśmy iść najpierw? Do Owocowej Doliny. Tam na pewno znajdziemy kopołka. No i pytanie, no, jak to wyglądało w teraźniejszości? Znaczy, no, w ich teraźniejszości, bez asysty Wings, jak to wtedy wyglądało? No, wydaje mi się, że chyba po prostu wtedy ta dyrektorka i Faragonda działały same, no jakoś Faragonda dała radę i udowodnić, że Karsara ją zmanipulowała. To jest chyba jedyne najlepsze wytłumaczenie. Mamy Brafliusa, jest za nim za to zamieniony. Bryć, potworze! No to jest twoja siostra. Nie rozpoznajesz swojej własnej siostry, Brafiliusie? Czekaj. Kalszara? Mówisz normalnie, ale co się stało? Jestem teraz mistrzynią zmiennokształtną. Dzięki dzikiej magii. Jesteś zwierzęciem? To jest okropne. Widać, że w tym momencie on jest tym przerażony. I nawet jeśli obydwoje zaplanowali sobie zagarnić tej magii, to do Brafiliusa w tym momencie dociera, że to był błąd. Do niego to w tym momencie dociera, tylko no problem tkwi w tym, że już mogę teraz powiedzieć, Karsara zmusi go do tego, żeby tą magię przyjął. Więc to ona jest do tego stopnia zła, że ona zmusi swojego brata do tego, żeby przyjął tą magię. No a z kolei on pod wpływem tej magii, no, stanie się zły. Ale widać, że w tym momencie on tego nie chce. On ostatecznie nie chce mieć tej magii, nie chcę w tym wszystkim uczestniczyć, no ale jest właśnie z takim motemakowadem, no bo z jednej strony zdaję sobie sprawę z tego, że to jest zasada i że nie powinien tego robić, a z drugiej strony, no tutaj zaślepia go też miłość, jaką on da z Kalszarę. Więc
Ja mówiłam, że z Brafiliusa to nie będzie wcale taka prosta sprawa, że on jest tak samo zły jak siostra. No właśnie nie. Brafiliusa jest tutaj kreowany na bardzo taką ofiarę. I twórcy to faktycznie dobrze robią. Wreszcie masz okazję, by posiąść moc potęgi. Śmiesz mi tchórzyć? Widzicie, jak się ona w tym momencie nad nim znęca? On nie chce tej mocy, on tej mocy nie chce. On zdaje sobie sprawę z tego, że to jest złe, że nie powinien tej mocy mieć. Ale ona się w tym momencie nad nim znęca. Za każdym razem, gdy on się z czymś z nią nie zgadza. I to jest, no, z jednej strony on chciałby być przez nią kochany. Chciałby być kochany przez siostrę, ale on też faktycznie się jej boi. On się też boi Kalsary i to jest bardzo podobna sytuacja jak w przypadku Katry i Sadweaver. Z jednej strony Katra boi się Sadweaver, z drugiej strony też odsuwa względem niej niechęć za to, jak ona ją traktuje, ale też, no, też z trzeciej strony, no to jednak chciałaby być przez nią kochana. Tutaj, podobnie jak w przypadku Katry, Brafiliusz ma naprawdę pomieszane te myśli. No ale co można go winić, biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji? Co prawda wiadomo, że Brafiliusz jest bardziej starszy od Kalsary, od Katry, przepraszam, jest bardziej starszy od Katry i no teraz to już w ogóle jest starszy. No ale to nie zmienia faktu, że jednak dalszy ciąg, no Kalsara to jest jego jedyna rodzina. Jedyna bliska, teoretycznie osoba w jego życiu. Ale ja już jej nie chcę! No właśnie, no nie chcę, zdaję sobie teraz sprawę z tego, że to jest złe, że nie powinien tego robić. Właśnie dlatego mówiłam, że Brafiliusz nie jest zły jak Kalsara. On jest bardziej też zagubiony, bardziej jest niż zły. Tak jak mówię, no. Uważam, że Brafiliusz to jest... O tyle jest, stwierdzam, że dobrze napisany złoczyńca, że faktycznie twórcy go kryją na taką ofiarę, bo zwróćcie uwagę na to, że większość złoczyńców z Wings, no to... Oni są tacy zli po prostu, oni są zli, najgorsi i praktycznie Wings w ogóle nie ma jakichkolwiek reformacji. No jedynie póki co zreformowana jest Selina. Trytanos powinien być zreformowany ze swoją drogą, ale go nie zreformowali. Ale Brafiliusz od razu od samego początku jest właśnie kreowany na takiego złotyca, który no... Już można od samego początku mieć takie myśli, że okej, on się pewnie zreformuje na koniec. I to jest bardzo dobre, że twórcy takiego złotyca wykreowali. Szkoda tylko, że w taki sam sposób nie wykreowali Trytanosa. No bo Brafiliusz i Trytanos są podobni do siebie, tylko wielka szkoda, że... No właśnie, Trytanos nie został w taki sam sposób wykreowany jak Brafiliusz, że... No halo? On jest ofiarą, bo rodzina się nad nim znęca, bo rodzina go źle traktowała, jak tutaj jest w przypadku Brafiliusza. Właśnie jak jest tak o Kacoze i Brafiliusie mowa, to... Jest sobie taka pewna dziewczyna, która nie ma co robić w życiu, a jedyne co potrafi to spierdalać to Wings i nagrywać materiały, które to mają na celu opierdzielać Wings za każdym razem. Nie dziwię się, jeśli ona potajemnie jest jakąś fanką Lucky Strands, bo co sobie nagrywała kiedyś taki film pod tytułem Top Złotyńców z Wings i stwierdziła, że Kalsara i Brafiliusz to w sumie są jedynie lepsi od Acerona i też powiedziała coś takiego, że ktokolwiek jest na świecie, kto ich lubi, no to ja jestem. Ja ich lubię. Dziękuję! Zła odpowiedź, drogi bracie! Kaszara, nie chcę! No, to ona się w tym momencie dosłownie nad nim znęca. Dosłownie go zmusiła w tym momencie do tego, żeby psyła tą moc. I właśnie dlatego mówiłam, że Brafiliusz wcale nie jest taki zły. On też po części to, co robi teraz, to on to robi pod wpływem tej magii właśnie. A nie sam z siebie. No i to jest dlatego, bo chce być kochany przez siostrę. On jest strasznie on jest zagubiony w tym wszystkim. Oczywiście on to cieszy, psychopatka, znęca się nad swoim własnym bratem. A teraz przynieś mi jednego z tych kopołków. Psie. Czy stało właśnie takim psem, ale to mi się jest podoba w tym wątku. A to mi się podoba, że twórcy nie kierują się standardami. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że no bardzo często w wielu narracjach jest taka narracja, że jak jest jakaś relacja między bratem a siostrą, no to z reguły ten brat jest gorszy, jest ten bardziej zły. Mamy to chociażby widoczne w przypadku Randala i Normy z Doki Dead Misson. I w ogóle jak jest narracja facet fałza kobieta, no to z reguły kobieta jest przedstawiona jako ofiara. Facet z kolei jest przedstawiony jako taki totalny zwrol, gwałciciel, morderca. A tutaj z kolei mamy odwrotną narrację, że no w sumie facet jest ofiarą, a
kobieta jest zła i mi to nie przeszkadza, bo mieliśmy inne narracje w Wings, gdy to damskie postacie były bardziej przedstawiane jako ofiary i te były bardziej postaciami głębokimi, a tutaj z kolei mamy taką Kalsarę, która jest do bólu zła i mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, podoba mi się to, ponieważ brakowało takiej złotej ceny w Wings. No już, aportuj. Dobry piesek. Ja się teraz zachowuję, jak się zachowuję pod wpływem tej magii. To już nie jest on teraz do końca. On taki jest teraz pod wpływem tej magii właśnie. Postaraj się skorzystać z nowej mocy. I tak widać, że on nie potrafi korzystać z tych mocy, dlatego ponieważ on nie ma większej znajomości z magią. Kalsara faktycznie chodziła do szkoły dla czarodziejek i dlatego jest bardziej skuteczna w czarach. Brafilius z kolei, no to jest pierwszy raz, gdy on coś czaruje, więc no... Też sensowne jest to, że Kalsara lepiej się posługuje magią. Czy to ty, Faragondo, wraz z bandą nowych oferm? No, to Kalsara w tym momencie pokazała swoją prawdziwą twarz. Kalsaro, czy to ty? Zmieniłaś się. To się nazywa... dzika magia. Powinnaś jej kiedyś spróbować. No, one się znają, tylko teraz... Tak jak mówię, pytanie, jak to wyglądało w teraz nicości, ale wstawiając za to wyglądało w ten sposób, że no, do tych wydarzeń doszło, to były te same wydarzenia. Ale z taką różnicą, że po prostu tutaj dyrektorka i Faragoda jedynie były. No, ewentualnie jakieś inne czarodzieki jeszcze. No, ale z oczywistych względów oczywiście nie było tutaj Wings. Pokażmy im, do czego jest zdolna magia. I jeśli dokonamy transformacji, Mavilla dowie się, że nie uczymy się tu. Nie mamy wyboru. Te kopołki to cel naszej misji. Musimy je chronić przed Kalsarą. Magia Wings! Blumix! To znaczy, no już rok się powiedziała wcześniej, żeby jest z innej szkoły. Bardziej to ona może mieć obiekcie odnośnie waszej transformacji. Blu! Czarodziejka z Złoczego Płomienia! Flora! Czarodziejka natury! Iskra życia płonąć ma! Spilla! Czarodziejka słonecznego blasku! Laila, czarodziejka fal. Roxy, czarodziejka muzyki. Tekna, czarodziejka technologii. Roxy, czarodziejka zwierząt. O, ale w sumie Roxy miała swoją transformację wraz z muzyką Blumix, no szkoda tylko, że się w Blumix nie transformowała, no. Blum, weź daj jej, daj Roxy swój pomysł smoka. Ruszcie, Brafiliusie! Łap tego kopałka za pomocą magii zwierząt! Olbrzymie z doliny! Powstań i pozbieraj kopołki! No mają też moto, żeby tworzyć takie potwory. No i ona teraz robi, no bo chce zaimponować siostrze, no. Jak mówiłam, spraw ludzi, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Thank you.
No i naprawdę, za chwilę będzie moment, za który opierdzielę ten odcinek. Nasze zaklęcia nie działają. Za chwilę pociągnie wszystkie kopołki za sobą pod ziemię. Rafiliusze, twój potwór zabiera wszystkie kopołki. Potrzebuję choć jednego. Racja. Olbrzymie, chodź tu do swojego pana. Zaatakowałeś swojego pana! Czyś ty oszalał? Kalszaro, dlaczego to robisz? Byłaś najlepszą uczennicą. A ty lekkomyślną dyrektorką. Uczyłaś mnie o mocy zwierzęcej magii. No to widzisz, masz swoją super najlepszą uczennicę. To jest ta twoja super najlepsza uczennica. Wiesz co? A może ci pokażę, jak wiele się nauczyłam. Ja też się sporo nauczyłam. No, Faragonda. Nie, no, mała Kiciu. A teraz pójdziesz do swojej klatki. No, tak łatwo to się nie uda, no bo no, właśnie Brafiliusz. Siostro, o, jaka ty jesteś śliczna! Ten olbrzym jest chroniony przez przyrodę. Nie zwyciężymy go naszą mocą. Nie uciekli. Okej, okay, no ale dobra, zwróć uwagę na to, w sumie The Wings, one nie miały żadnej takiej roli w tej interakcji z Karsarą, jedynie walczyły z tym olbrzymem. No ale tutaj z kolei można zasugerować, że być może wtedy to w tej teraz nieznacznie oczywiście bez Wings, no to wtedy... To wyglądało w ten sposób, że no, jakieś inne czarodziejki chyba z tym olbrzymem walczyły. No z kolei jeśli chodzi o Karsarę, no to tutaj Faragonda, tak? No Faragonda ją powstrzymała przed zaatakowaniem już tak na dobre tej dyrektorki. Kopułki to czarodziejskie zwierzęta. Jeśli je uwolnimy, będą umiały się obronić. Chyba wiem, jak to zrobić. Niech każda z nas uderzy w dłonie olbrzyma. A jeśli trafimy w któregoś z futrzaków, musimy być lepsze niż zazwyczaj. Wings, do strzału! No to zapisamy to z Roxy z cela. Przynajmniej tyle. Nie no, za chwilę będzie race out. Naprawdę, za chwilę będzie race out za to, co oni tutaj odwalą. No to, że wtedy, w teraz nie znać testa, radzieki pomocyły swoją mocę i w ten sposób rozwaliły tego olbrzyma. Ależ to jest niemożliwe! Nowa transformacja. Lubię tą transformację, ale jest jedna rzecz, której nie lubię w tej transformacji. Zaraz będzie restał, zaraz wyjaśnię, co jest nie tak. Ogólnie ta transformacja jest śliczna. Battlefield jest naprawdę piękną transformacją, no bo one tutaj w pięknych sukienkach będą walczyły na spilkach, to mi się podoba. I mam głęboko w dupie to, że to nie jest realistyczne. Nie obchodzi mnie to, I don't care. Ale jest inna rzecz, która mnie obchodzi i tej rzeczy tu nie ma. I ja to opierdzielę za chwilę. Przenikał mnie.
śpiewa wprost. Oto ja, Butterflix, skrzydła mam gotowe na lot. A Roxy? A gdzie Roxy? Gdzie jest Roxy? Roxy, kurwa, nie ma Roxy, nie ma Roxy, nie. Transformacja Butterflix, czyli transformacja zwierzo, transformacja zwierzęca, transformacja, która powinna być ikoniczna dla czarodzieki zwierzo. I co? I czarodzieka zwierzo nie dostaje tej transformacji. Każda z Winx ma transformację Butterflix, tylko nie Roxy. Nie Roxy, nie Roxy, która jest czarodzieką zwierzo, nie Roxy, która jest dosłownie symboliką zwierzo, nie Roxy, dla której ta transformacja ma... byłaby najlepsza, do której ta transformacja najlepiej pasuje. Nie no, oczywiście, po raz kolejny wywalone, wyjebane na Roxy. I tego nienawidzę w tym odcinku. I dlatego właśnie ten odcinek jest najgorszym odcinkiem ze 7 sezonu. Bo jak bardzo mi się podoba przedstawienie przeszłości Kalasary i Dreyfusa, to jest jak najbardziej na plus. Lubię naprawdę takie momenty, gdy możemy zapoznać się z przeszłością, jak i z złoczyńców. To mi się podobało bardzo w przypadku Shiry i Shadowweaver. I również to mi się podoba tutaj w przypadku Kalasary i Dreyfusa. Ale to, co mi się już z kolei nie podoba. I za co ten odcinek zasługuje na to, żeby dostać opierdziel, to właśnie za to, co oni odjebali w tym momencie. Bo powiem tak. Ja kocham transformację Butterflix, uważam, że Butterflix jest przepiękną transformacją. To jest moja czwarta ulubiona transformacja. Najbardziej wiadomo, że kocham Bloomix, potem jest Enchantix, trzecie miejsce to jest Harmonix, a Butterflix zajmuje czwarte miejsce, ponieważ te sukienki i te spilki są przepiękne. Ja sama naprawdę chciałabym się tak wystroić, gdy będę oficjalnie dziewczyną. Ta transformacja jest przepiękna. Ale... jakim do cholery jasnym prawem Roxy nie ma tej transformacji. Ona powinna mieć tą transformację, bo ona jest czarodzieką zwierząt. A ta transformacja symbolizuje zwierzęta. I tego nienawidzę w tym sezonie. To jest akurat ogromna wada tego sezonu. Teoretycznie była szansa, żeby wreszcie Roxy była bardziej istotną postacią w tym sezonie. Bo wreszcie zaczęła się to pojawiać, faktycznie, no... to wadze z tym Winx. Ale... cała nadzieja na to, że Roxy może być wreszcie ważniejszą postacią, w tym momencie zgasła. Bo co widzę po raz kolejny, Winx dostaje transformację, Roxy nie dostaje nic. Czenta, przyroda obdarowała was mocą Butterflixu, bowiem udowodniłyście, że jesteście prawdziwymi obrończyniami czarodziejskich zwierząt. Tak, ona udowodniła, rozumiecie, ona udowodniła, ale nie czarodzieka zwierząt, nie czarodzieka zwierząt niczego nie udowodniła, tylko one udowodniły. Ale to teraz będą pierdzielać? Oto tu jesteśmy. Chyba nie mamy już nic do ukrycia. Tak, Roxy z kolei tutaj jest po to, żeby być obrazkiem w tle, najwyraźniej. Ale ja jestem teraz na nich wściekła o tą Roxy, no naprawdę jestem wściekła. Kochanie, cieszę się, że jesteś. Wierne zwierzątko i przyjaciel. O. Ale teraz powinieneś żyć własnym życiem. Leć, bądź wolny. Pozwoliłyśmy mu odejść? Powinnyśmy poznać ich tajemnice. Zrobimy to po powrocie. Znajdziemy odpowiedź w naszej Alfei. Przy okazji to już mam pytanie na ankietę na dzisiaj. Brawo, moja Faragondo. Dzisiaj kierowałaś się nie tylko mądrością, ale również instynktem i współczuciem.
Wszystkie pokazałyście mi, jak bardzo się myliłam. Czarodziejskie zwierzęta muszą być wolne. Chciałam, by szkoła była ich domem. Dużo czasu minęło... Wydaje mi się, że w Teraz Nicości można to chyba tak wytłumaczyć, że... Wtedy w Teraz Nicości... Pojawiły się być może jakieś inne czarodziejki, dzięki którym ona to zrozumiała. Nie zrozumiałam, że była to dla nich wielka klatka. Dlatego użyję resztkę czarów, które pozostały w komorze zwierzęcej magii, do wymazania wspomnień, by nikt nie pamiętał tych zdarzeń. Niczego nie będziecie pamiętać? Niczego. Dzięki temu nikt nie zdoła ponownie wykorzystać czarodziejskich zwierząt. Aha, okej. Nie za bardzo to rozumiem, no ale dobra. Widzenia! Dziękujemy wam za pomoc. Faragondo, zobaczymy się później. I wydaje mi się, że znalazłam idealne miejsce na wielkie otwarcie parku. Dobrze być królową balu. Ona nie rozumie. Ciekawe, o co jej w ogóle chodziło. No co, ciekawe. Co nie? Ej, ale teraz nic o Cifargota będzie takkolwiek odsuwać, że ona mogła wtedy nie znać Wings? Dzięki kamieniom pamięci, Wings teleportują się do prehistorii magii w poszukiwaniu zwierzęcia o pierwszym kolorze we wszechświecie. Niestety, przebiegły Brafilius ukradnie kamień Roxy i będzie mógł się przemieszczać w czasie, aby przeszkodzić Wings w ich wyprawie. O ja pierdzielę, przebiegły Brafilius. No co, z jednej strony twórcy kreują go na ofiarę, ale z drugiej strony lektorka dalej dostała polecenie, żeby podobnie jak w przypadku Tritanoca gnoić Brafiliusa teraz z kolei. No dobra, co, no przynajmniej tyle dobrego, że tak jak mówię, Brafilius będzie miał o wiele lepsze zakończenie niż Tritanus. I faktycznie twórcy nam go przedstawiają jako ofiarę, tylko nie wiem czemu lektorka gnoi. Dobra, nie to z tym. W gruncie Brafilius faktycznie jest dobrze przedstawiony, a nie jak Tritanus. Gdzie zrobili z niego najgorszą złą, mimo tego, że wcale tym najgorszym złem nie był. Dobra, koniec odcinka. I powiem tak szczerze. No to jest najgorszy odcinek tego sezonu, no przepraszam. Ten odcinek, okej. Jeden wątek z tego odcinka jest świetny. I mam tutaj na myśli wątek z Karsarą i Brafiliusem. Bardzo mi się podoba taki motyw, gdy poznajmy przeszłość jakichś złoczyńców i w ten sposób możemy się więcej na ich temat dowiedzieć. Coś takiego bardzo mi się podoba. Bo też coś takiego bardzo często również wyjaśnia nam motywację poszczególnych złoczyńców. Albo wyjaśnia nam ich motywację, albo możemy się po prostu więcej na ich temat dowiedzieć, no... Jak to się w ogóle zaczęło, że stali się źli. No i tutaj się tego dowiedzieliśmy. Kalsara chodziła do Alfei po to, żeby zgłębiać magię do tego stopnia, że uzyska takie zaufanie wśród uczniów Alfei, no i też również wśród dyrekcji, że będzie miała naprawdę dobrą reputację do tego stopnia, że na właśnie będzie mogła odwalić już spokojnie to, co odwalia w tym odcinku, czyli wrobi Faragondę, ukradniecie księgi, na co no w sumie dobra, Faragonda faktycznie ją ukradła, no ale to dlatego, bo Kalsara ją zmanipulowała. I następnie, no co, zdobyła tą magię, no i dosłownie zmusiła Brafiliusa do tego, żeby tą magię przyjął. Więc jak sami widzicie, to wcale nie jest tak, że widzicie, właściwie to słyszycie. Jak sami słyszycie, to wcale nie jest tak, że Brafilius jest do bólu zły, że jest najgorszy, tylko faktycznie Karsara zmusiła go do tego, żeby on tą magię przyjął. On ostatecznie zdawał sobie sprawę z tego, że to jest złe. I fakt faktem. Jestem świadoma tego, że na początku obydwoje stwierdzili, że okej, zrobią to, co zrobią, ale do Brafiliusa dotarło to, że posunęli się za daleko. Brafilius zrozumiał, że to jest zły pomysł i że nie powinni tego robić, że powinni się wycofać. Do Brafiliusa to faktycznie dotarło. I również, no, mówił Karsara, że nie chce przyjmować tej magii, że nie chce stawać się jakimś psem. No ale Karsara ostatecznie go do tego zmusiła, no i niestety on się takowym psem stał. Nad czym? No można strasznie ubolewać. Ci, którzy faktycznie mają empatię i ci, którzy faktycznie bardziej się wcują w tą historię, no to faktycznie takie osoby będą mogły Brafiliusowi współczuć. Ja osobiście mu współczuję. Naprawdę szkoda mi Brafiliusa. Ponieważ, no, w przeciwieństwie do Karsary widać, że po pierwsze on nie jest psychopatą, bo on faktycznie kocha Karsarę i zależy mu na niej w przeciwieństwie do Karsary, która jakkolwiek go nie kocha i tylko zwyczajnie go wykorzystuje. Natomiast z nim jest taki problem, niestety, że no on kocha swoją siostrę, tak? No, kocha swoją siostrę. Właściwie to
Jak można go winić? Wyobraźcie sobie zostać na jego miejscu. Kalsara jest jedyną osobą, którą on zna. To jest jedyna bliska osoba w jego życiu. On się trzymał cały czas ze swoją siostrą. I on nie ma kogokolwiek w swoim życiu, kto mógłby go przekonać do tego, że słuchaj, no... Brafilius, no jesteś spoko gościem, ale twoja siostra jest zła i może jednak powinieneś zastanowić się nad tym, czy warto się aż tak dla niej poświęcać. Poświęcać przede wszystkim swoje zdrowie. No właśnie, Brafilius nigdy w swoim życiu nie spotkał osoby, która mogłaby dać mu do zrozumienia, że Kalsara jest zła, że nie powinien i w ogóle się z nią już dłużej trzymać. Więc wyobraźcie sobie, że faktycznie jesteś na jego miejscu. Ta znam siostrą, jest jakaś psychopatka, ale to jest jedyna bliska osoba w waszym życiu, a teraz wy do końca nie rozumiecie tego, że ona jest psychopatką. Robicie sobie nadzieję, że ona w końcu was pokocha i żeby was pokochała, no to będziecie dla niej robić wiele rzeczy. Ja naprawdę jestem w stanie wyobrazić sobie to, jak się muszą czuć ludzie na miejscu Brafiliusa i też tym samym jestem w stanie utożsamić, a to utożsamić to źle powiedziane, jestem w stanie współczuć Brafiliusowi, jestem w stanie zrozumieć jego perspektywę. No i właśnie Brafilius na takiego złotyca został wykreowany, że mamy też trochę zrozumieć jego perspektywę, mamy z nim tak trochę empatyzować, współczuć mu i w moim przypadku to faktycznie działa, naprawdę mu współczuję i naprawdę jest mi go szkoda. Więc ja osobiście uważam, że Kalsara i Brafilius to są wbrew pozorom dobrze napisani złoczyńcy, ponieważ oni faktycznie wzbudzają odczucia, jakie mają wzbudzać. Kalsara nienawidzi, Brafilius współczucia, no przynajmniej w moim spadku. I to jest dobra, to jest akurat dobra część tego odcinka. Ale to, co już nie jest dobre, to, że Roxy po raz kolejny jest traktowana na jego za jak się da. Roxy, kurwa, jego macie z czarodziejką zwierząt. Podkreślę to jeszcze raz. Roxy jest czarodziejką zwierząt. I Roxy powinna dostać transformację Butterflix, bo Roxy jest symbolem zwierząt, a ta transformacja jest symbolem zwierząt. Jakim do cholery jasnej prawem Wings dostają tą transformację, jakim prawem one są uznane za te, które chronią zwierzęta, a nie Roxy, nie czarodzieja zwierząt. Pytam się, jakim prawem? To było naprawdę chamskie i złe to, co twórcy zrobili w tym odcinku z Roxy. I tego jak najbardziej popierać nie będę. To, że ja lubię Wings, to, że ja nawet kocham Wings, jestem faktycznie fanką Wings, to nie znaczy, że ja nie będę opierdzielać Wings w momencie, gdy faktycznie Wings robi coś złego. I tutaj faktycznie Wings jako bajka robi coś złego, bo Wings ignoruje Roxy. I to mi się bardzo nie podoba. Roxy jest starodziejką zwierząt, Roxy powinna mieć tą transformację. No ale napijcie sami, co sądzicie na ten temat. Roxy, Icy, jestem ciekawa waszej opinii na ten temat, choć no myślę, że raczej można się spodziewać tego, jaką macie opinię. No ale z chęcią, jeśli chcecie, to wysłucham, co macie do powiedzenia na ten temat. No ale dobrze, to będzie na tyle. Bywajcie, ostatni odcinek z Wingsta dzisiaj, już więcej już nie będę nagrywać. Obiecam co odcinki, to macie co odcinki. Będę dzwonić za chwilę do mojej mamy, pytać kiedy wróci i mam nadzieję, że jak jeszcze będę miała czas, to nagram GTA C. A jak jeszcze tego czasu będę miała więcej, no to również mam nadzieję, że dzisiaj będzie lore wideo na temat Zagada Stalona. Na chwilę obecna na końcu, to będzie na tyle. Bywajcie.